Dzień dobry, Kamila Szuba-Salwiak. Zapraszam na Środowy Obserwator. Jest szansa na remont pomnika powstańców warszawskich. Miasto chce zastąpić betonową figurę powstańca odlewem z brązu. Urzędnicy złożyli już wniosek o dofinansowanie renowacji monumentu. Miasto wielokrotnie prosiło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Pamięci Narodowej o wsparcie w odnowie pomnika powstańców warszawskich. Na jeden z ostatnich apeli władz Słupska zareagował wreszcie wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Wskazał on konkurs dotacyjny, w ramach którego miasto może ubiegać się o dofinansowanie na stworzenie odlewu z brązu istniejącego pomnika. Wniosek jest już gotowy. Miasto chce stworzyć odlew z brązu postaci poległego powstańca, a także płaczącego u jego stóp dziecka i pochylającego się nad bohaterem orła. Nowy odlew zastąpi dotychczasową betonową formę, która jest już w złym stanie technicznym, a która po renowacji trafi do Izby Pamięci Słupszczan. Przy okazji zakonserwowana będzie też ceglana część monumentu. Koszt całej inwestycji wyceniony został na ponad 360 tysięcy złotych. Miasto chce z ministerstwa ponad 210 tysięcy złotych. Pozostałe pieniądze pochodzić będą z budżetu Słupska. Jeśli minister da pieniądze, renowacja pomnika zakończy się w lipcu przyszłego roku, tak by monument był gotowy na pierwszy dzień sierpnia, czyli na obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Słupski pomnik powstańców warszawskich odsłonięto już 15 września 1945 roku. Monument wówczas wykonano z desek. Był to pierwszy i przez 60 lat jedyny w Polsce pomnik upamiętniający powstańców warszawskich. W formie, jaką znamy dzisiaj, istnieje od 1946 roku. To może być mała rewolucja energetyczna w Słupsku. Wodociągi Słupsk rozpoczynają realizację projektu Wykorzystanie ciepła odpadowego z kogeneracji biogazowej w systemie ciepłowniczym miasta Słupska. Wodociągi Słupsk podpisały umowę o dofinansowanie realizacji nowego projektu będącego elementem szerszej koncepcji słupskiego klastra bioenergetycznego, w ramach której lokalne przedsiębiorstwa i społeczności energetyczne powinny w jak najszerszym zakresie przechodzić z pozycji przemysłowego odbiorcy energii do pozycji autoproducenta przemysłowego lub prosumenta biznesowego. Skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej może być elementem stymulującym rozwój lokalnej energetyki i podniesienia efektywności wytwarzania i dystrybucji. Ciepłownictwo systemowe w Słupsku oparte jest całkowicie o węglowe źródła wytwórcze, a w oczyszczalni ścieków w Słupsku powstaje ciepło odpadowe w kogeneracji bazującej na biogazie. Ciepło odpadowe, które tracone jest na chłodnicach jednostek kogeneracyjnych. Ideą projektu jest stworzenie technicznych i formalnych możliwości jego wykorzystania w miejskim systemie ciepłowniczym. Inwestycja podzielona została na dwa etapy. Pierwszy to rozbudowa węzła CHP zespołu kogeneracyjnego w oczyszczalni ścieków w Słupsku, a drugi to rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego poprzez budowę sieci cieplnej do parku wodnego Trzy Fale wraz z węzłami cieplnymi w tych obiektach. Zgodnie z planem, realizacja projektu ma się zakończyć w grudniu 2021 roku. Całkowity koszt inwestycji wynosi nieco ponad 9 700 000 zł. Przedsięwzięcie jest dotowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie bliskiej 5 milionów złotych. Słupska policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości i miejsca pobytu mężczyzny, który może mieć związek z kradzieżą z włamaniem. Do zdarzenia doszło pod koniec sierpnia. Policja publikuje zdjęcie poszukiwanego mężczyzny. Do kradzieży z włamaniem doszło między 24 a 25 dniem sierpnia. Jak ustaliła policja, sprawca przy użyciu przywłaszczonej karty płatniczej wypłacał pieniądze z różnych bankomatów znajdujących się w Słupsku. Zdaniem mundurowych kradzieży z włamaniem mógł dokonać widoczny na zdjęciu mężczyzna w starszym wieku, krępej budowy ciała, o siwych, krótkich włosach. Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia i posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości lub miejsca pobytu, proszone są o kontakt ze słupską policją pod numerami telefonów 47 742 0674, 47 742 0238 lub 112. Policja zapewnia dyskrecję i anonimowość.
Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa pierwszego kolumbarium na słupskim nowym cmentarzu. Kolumbarium mieścić się będzie na nieużytkowanym dzisiaj terenie nieopodal kaplicy. Powstanie tam 7 ścian. W każdej będzie po około 60 nisz. Z kolei nisza pomieści maksymalnie 3 urny. Między ścianami biec będą alejki, nie zabraknie też nasadzeń. Podczas inwestycji wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, powstanie ujęcie wody, a cały teren będzie oświetlony. Budowa kolumbarium podzielona została na 2 etapy. Rozpocznie się jeszcze w tym roku, a zakończy w przyszłym. Będzie to pierwsze kolumbarium na nowym cmentarzu. Na starej nekropolii takich miejsc pochówku jest 5. A będzie ich więcej, bo na terenie od strony ulicy Jana Drujfa, o który powiększył się stary cmentarz, do 2022 roku powstanie kolejne kolumbarium. W tej części nekropolii wyznaczone zostaną też groby ziemne z przeznaczeniem na urny. Kolumbaria powstają, bo wzrasta zainteresowanie pochówkami urnowymi. W ubiegłym i w tym roku kremacji w słupskiej spopielarni było 2 razy więcej niż jeszcze kilka lat temu. Od poniedziałku trwają konsultacje społeczne w sprawie nadania rondu u zbieg ulic Zauchy, Legionów Polskich i Zaborowskiej imienia generała Tadeusza Rozwadowskiego. To nowe rondo, które powstało na osiedlu Zachód. W sprawie proponowanej przez miasto nazwy skrzyżowania mieszkańcy mogą się wypowiedzieć, dzwoniąc pod numer telefonu 59 848 82 43. Konsultacje, które rozpoczęły się w ten poniedziałek, potrwają do 13 grudnia. Tylko do niedzieli trwa głosowanie na przyszłoroczny budżet obywatelski. Do wydania są 3 miliony złotych. Wybrać możemy w sumie 6 propozycji z 4 kategorii. Od inwestycji ogólnomiejskich po wydarzenia kulturalne. Głosować można wyłącznie online na stronie slupsk.konsultacje.jst.pl albo w jednym z dwóch punktów w ratuszu przy Placu Zwycięstwa 3 lub w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego 6. Wyniki głosowania poznamy na początku grudnia. Z zachowaniem reżimu sanitarnego i obowiązujących obostrzeń w Ustce odbędzie się tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy. Swoje produkty wystawią rękodzielnicy oraz producenci tradycyjnej żywności. Impreza od lat cieszy się ogromną popularnością. Ustrzczanie na tradycyjnym kiermaszu świątecznym spotkają się już po raz 7. Impreza, podobnie jak w roku poprzednim, odbędzie się na Placu Dąbrowskiego. W tym roku kiermasz zorganizowany zostanie w 3 terminach. Pierwsza edycja będzie miała miejsce w dniach od 4 do 6 grudnia, druga w terminie od 11 do 13 grudnia, a ostatnia zaplanowana jest tuż przed świętami od 20 do 22 grudnia. Będzie sporo rękodzielników, więc będzie można kupić prezenty i dekoracje świąteczne. Będą grzańce. Bardzo nam zależało na tym, żeby ten ostatni kiermasz polegał na tym, że każdy może sobie kupić coś do domu na święta. Czyli będzie garmażerka, będzie chleb opiekany ze starego pieca, będą sery, będą przetwory, kiszonki, ciasta. Łącznie w 3 weekendy swoje kramy i wyroby zaprezentuje 19 wystawców. W tym roku nie będzie jednak imprez towarzyszących, bowiem tegoroczny kiermasz będzie zdecydowanie inny niż poprzednie. Wszystko bowiem odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego i obowiązujących obostrzeń. Organizatorzy, czyli Ustecka Herbaciarnia oraz Urząd Miasta, podkreślają, że przede wszystkim chodzi o świąteczną atmosferę, której w Ustce nigdy nie brakowało. W dzisiejszym Obserwatorze była to już ostatnia informacja. Zachęcam Państwa do oglądania jutrzejszego wydania. A ja już się z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.